Witam Cię we vlogmasie numer 3. Dzisiaj jedziemy po choinkę. Jedziemy w dwa miejsca oglądnąć choinki, które sobie znalazłam wcześniej w internecie w okolicy. Mam nadzieję, że tam znajdę swoją idealną choinkę na ten rok. Trzymajcie za nas kciuki. A co Ty dzisiaj będziesz miał na sobie? Sweterasek świąteczny. Pokaż, jaki będziesz piękny, prawda? Sweterek jest z TK Maxa. Wypatrzył go Maciek. I dobrze, że go kupiliśmy, bo jest przecudny. Prawda, Branio? Pokaż się. Pokaż się. Branio? No. Pięknie wyglądasz, super! Zbieramy się. Jedziemy po wymarzoną choineczkę. Ruszamy. Pozdro. Jedziemy dzisiaj jeszcze po przesyłeczkę, bo spełniliśmy swoje małe, jedno z naszych małych marzeń, takich materialnych, i przyszło. Jedziemy odebrać do teściu, a potem pokażę Wam, co to było. Tamtego jeszcze zostało? Tam? Dużo jeszcze tego zostało? To już ostatnie. Aha, okej. Okay. No i ten kosz jeszcze trzeba wziąć. A ten kosz? Nie wiem, czy właśnie ten kosz tam zmieści, ale powinien się jakoś zmieścić. Najwyżej go. Najwyżej tą. Nie. Albo dam go gdzieś tu. Nie. Co, Buzia? Idziemy do dziadka na herbatę. Idziemy, idziemy, chodźcie. Idę kupić jeszcze kilka bombek, kilka dekoracji. Chciałabym chyba kupić w tym roku jeszcze łańcuchy na choinkę, wiesz, takie kolorowe, takie lekko kiczowate. Ja w ogóle chcę, żeby ta choinka w tym roku wyglądała taka jak, wiecie, jak w dzieciństwie, żeby te bombki... Mam kilka takich sztuk, kupiłam teraz w różnych kształtach, kolorach. Żeby ona była taka kolorowa, piękna, i w ogóle kręciło mnie strasznie, żeby w tym roku kupić jeszcze kolorowe lampki. No ale już chyba bez przesady, nie? Co myślisz? Mamy dwa komplety tych takich ciepłych lampek. A jeżeli chodzi o choinkę, to smuteczek straszny. Bo pojechaliśmy po choinkę i okazało się, że pan powiedział, że ta choinka u nas tyle nie przetrwa. Że jeżeli ją ubierzemy dzisiaj, to ona nie przetrwa. I tak mi się strasznie smutno zrobiło, bo moje marzenie legło w gruzach w tym roku. No ale nic. No bo co on mówił, że szkoda po prostu tego, bo generalnie 3 tygodnie ona mogłaby stać maksymalnie w domu, ale potem musielibyśmy ją... Ogólnie wsadzić, za ciepło dla takiej jody tak, jest. I wsadzić ją do ciemnego garażu i wtedy wsadzić ją do ogrodu. No bo prawda jest taka, że my chcieliśmy kupić choinkę ukorzenioną, żeby właśnie ją wsadzić do ogrodu. Tylko ja myślałam, że ta choinka będzie sobie mogła postać 2 miesiące spokojnie w domu i dopiero potem będziemy mogli ją przewieźć, żeby ją potem na wiosnę wsadzić do ziemi. No niestety tak nie jest. Musielibyśmy no nie ma szans, ją, bo no. Trzeba było ją, nie wiem, kilka dni przed świętami ją ubrać, na później no nas i tak już, nie będzie. Także... Chcemy mieć już tą choinkę ubraną. Także no, została nam opcja sztucznej choinki i tak się cieszę, mega się cieszę, że ją dzisiaj będziemy ubierać. Mamy 2 choinki, jedna wyląduje w sypialni i jedna w salonie. No i na tą w salonie chcę właśnie dokupić jeszcze kilka kolorów bombek, bo ta w sypialni chyba zostanie w samych lampeczkach. Także ja idę, zostawiam Ci Francia i bawcie się, chłopaki. Pa, pa. Thank you.
naładowani. Długo na mnie jeszcze czekałeś? Jeszcze trochę zostało. Godzinę. Żyćko. No, tam mamy. Jest i on w roli głównej. Na to, na to właśnie czekaliśmy. Kupiliśmy w czasie, chyba Black Friday, prawda? Tak, no była okazja, promocja na niego, także już któryś rok z rzędu chyba polujemy na niego, ale w końcu się udało. Także będziemy sobie wojneczkę ubierać, w międzyczasie dobrą kawę pić. Czekaj, czy ktoś zgadnie jaki kolor? A już wiadomo jaki kolor, bo na pudełku jest kolor. A no właśnie. No, mój bardzo ulubiony. Mój no nic, ulubiony. Będziemy sobie ubierać wojneczkę, w międzyczasie popijać dobrą kaweczkę. To jest dobry plan. No i zobaczymy, jak się będzie w nim robiło tą kawkę na co dzień. O Boże, jakie długo o Tobie marzyłam. Marzenia się spełniają. Zrobiliśmy sobie prezent mikołajkowy tak naprawdę. Stwierdziliśmy, że nie będziemy sobie kupować żadnych pierdół na mikołajki w tym roku, tylko sobie kupimy jedną porządną rzecz do domu. I oczywiście trafiło nas mega, a że właśnie był Black Friday, wykorzystaliśmy tę okazję, dlatego że one normalnie chyba kosztują ponad 1800 zł, a my go kupiliśmy za 1300, więc to była okazja. No i oczywiście z moim ulubionym piękną różowym kolorze. Tutaj jest już miejsce dla niego. Tak, wczoraj specjalnie zrobione. Także trochę się napracuję, bo ja piję dziennie z 3 kawki, teraz może z 4, ja zacznę plus pijać, żona, także będzie to super. Robić. A ty, Francesco? A, on oczywiście. 1500 raz wyciąga koce. Nie, burdello. Nie jest potrzebny różowy smak, jemu wystarczy tak. Różowy koc. Kupiłam no gąbki. I cała zabawa. Kupiłam gąbki. I wiesz to, może stwierdzić, że jestem szalona, ale popatrz na te kolory. Ja się nie umiałam powstrzymać. Nie umiałam się powstrzymać. Ja będzie muszę kolorowo. Mieć kolorowo. Ta choinka będzie... Może i wyjdzie kiczowato, ale myślę, że będzie pięknie. No ale to jest właśnie nawiązanie do takiego, jak już wcześniej wspomniałaś, kiczu, gdzie to nie do końca jest kicz, bo kiedyś ludzie właśnie nie myśleli o tym, kiedyś były co jak wygląda, co do czego pasuje, tylko właśnie im bardziej było kolorowo i rzeczy nie pasowały do siebie, to tworzyło to fajną całość. I teraz niektórzy do tego wracają, no zobaczymy. A poza tym ja patrzyłam ostatnio na OLX, bo interesowały mnie te bombki takie z okresu PRL-u. One były przepiękne, miały taki piękny odcień różu. Były takie kolorowe, szklane oczywiście. I tak sobie ludzie je cenią. Też bym sobie je ceniła. Jakbym je miała, to bym sobie je ceniła. Są przepiękne, także jak komuś udało się zachować w rodzinie takie stare bombki, to naprawdę zazdroszczę. Naprawdę zazdroszczę. Dobra, ogarniamy ten syfek, czekamy na pizzę, bo to jest co? No właśnie, to jest nasza tradycja, zapomniałem powiedzieć, że pizzy. To jest kolejna nasza tradycja. Jeżeli mamy możliwość zamówić dobrą pizzę podczas dnia ubierania choinki, to ją zamawiamy, a jak nie mamy takiej możliwości, to ją sami robimy. A że mamy w tym roku możliwość zamówić dobrą pizzę, to zamówiliśmy dobrą pizzę. I co? Będziemy pić kawkę, pić pizzę, ubierać choinkę, włączymy sobie świąteczną muzykę, może wlecie jakiś napój bogów. I co? Kto wie? I co? I film. No, Kevin. A co? Super. Działamy. Pytanie, czy go wyciągnę, tak? No nie. Wyciągnę. Franek ci pomoże. Pomóż panu, tak. No, harataj ten karton. Dawaj. Pomagaj. No super. No dawaj. Ściągaj. Brawo. Tylko dlaczego ma niebieski? A, jest różowa. Ja się cały czas boję, że oni pomylili moje zamówienie. No ja bym tego nie przeżyła. On musi być różowy. I ja na to się zgodziłem. Ty lubisz różowy. No lubię różowy jak żona chce, ale ja sam wiadomo, żebym nie wybrał tego koloru, no ale jest... Nie ma różowego. Nie. Żartuję. No. Nie rób mi tak. No musisz go tak czy siak położyć, ten karton, bo inaczej go nie wyciągniesz. Bo on jest tak spakowany. No właśnie. Więc nie ma inaczej. Nie ma innej możliwości. Tutaj tak obudowane. No musi być porządnie zapakowane.
Uwaga, uwaga. Werble. I teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest i on, cały na różowo. Wchodzi on. Boziu. Jest przecudny. Love. Love, love, love. Kocham. Piękny. Ale zimny. Przepiękny. Ale zimny. Przepiękny. Palą świąteczną muzyczkę, a patrzcie, co tam się dzieje. Franio! Czy ty się aby nie zapomniałeś? Franiowi najbardziej ze smego podoba się karton, prawda? Ej, co robisz? Co robisz? Przetargał sobie go tu, Maciek go już 3 razy kładł pod drzwiami i 3 razy z powrotem na kocyk wylądował. Ja nie wiem, co z tymi kocykami, Maciek. Musimy wymyślić coś, żeby on ich tak nie wywlekał. Dramat. Aha, nie, bo to są na różnej wielkości. A wiesz co? A teraz tak pomyślałam sobie, że może skoczylibyśmy któryś dzień do jakiegoś sklepu, gdzie mają dużo takich różnych czekoladowych rzeczy. Fajnie. I teraz na TikToku bardzo często dodają takie filmiki z taką stacją, na przykład z kakałem albo na kawę i do tego jakieś takie pianeczki, coś tam. I co w tym związku? No może byśmy sobie zrobili taką stację koło Smega i tak by tak słodko i pięknie, jeszcze słodziej. Tutaj, niż będzie taka stacja. No na przykład. Jakby sobie robił jakieś. Kto będzie przygotowywał to? No ty, bo będziesz tam sobie dodawał, co będziesz sobie chciał, na przykład pianeczki, albo tego, taką laseczkę cukrową, albo ciasteczko korzenne. Laseczkę to ja już mam jedną. W tle będzie słychać piłeczka. Franio oczywiście musi pograć i zrobić dzisiejszy mecz. No nie ma wyboru. Nie ma innej opcji. A ja Wam pokażę swoją kolekcję bombek. No jest tego troszeczkę. Są tu. Tu są różowe, tam są złote, zielone, czerwone. Jeszcze calusieńkie pudło takich srebrnych, złotych, białych. Więc choinka na pewno będzie kolorowa. Te kupiłam dzisiaj. Te i te. Są tu też takie gwiazdeczki brokatowe. Są super. Kupiłam w tym roku bodajże, ostatnio Wam pokazywałam te, tego i tego. To kupiłam w half price. To też w half price. To jest action. I chyba teddy i teddy. A tego i to kupiliśmy w zeszłym roku w Nowym Sączu, jak byliśmy przejazdem. Tak. I patrzcie, jaką super bombkę udało mi się kupić w TK Maxie. To jest taka czapeczka z inicjałem F, jak Franki. Franki? Franuś? Popatrz. Podoba Ci się czapeczka? Aha, za bardzo Ci się podoba. Dobra, już wiem, że ci się podoba czapeczka. Więc taka słodziakowa czapeczka, ona chyba kosztowała 20 zł. Więc tak Ci się podoba czapeczka? Taka ładna czapeczka? O, nie dam. Idź po piłeczkę, nie dam. Uciekaj. Oj, bardzo Ci się podoba ta bombka? Tak bardzo byś chciał pogryźć. Dobra, więc to są wszystkie bombki, które mam. Pewnie nie wszystkie wykorzystamy, ale myślę, że większość na pewno, dlatego że choinka będzie stała... O, jest i on. Choinka będzie stała tutaj. Musimy przestawić pufę w tamto miejsce, położyć ją wzdłuż, a nie tak jak jest teraz. Stolik przejdzie tutaj bliżej. Myślę, że się tutaj zmieścimy, mam taką nadzieję. A druga choinka pójdzie do sypialni. Do roboty.
jest przepiękna. Nie sądziłam, że wyjdzie tak fajnie, nie? Super. Te wszystkie kolory. Myślałam, że będzie tego za dużo, ale no wyszła tak, jak chciałam. Chciałam dokupić łańcuchy, ale teraz widzę, że wcale nie byłyby konieczne, to byłoby za dużo. I już nawet nie jest mi smutno, że nie kupiliśmy tej żywej choinki, bo ta też wygląda tak pięknie, tak jak chciałam. I ten krosancik jest mega słodki. I to autko jest przepiękne. Jest też kula dyskotekowa. No jest wszystko, co trzeba na choince. I te lampeczki są super. Kocham te lampki. Przyznaj się, co zrobiłeś z jednym łańcuszkiem. Jakim łańcuszkiem? No, lampeczek. No, jest lampeczek. No, oj tam, oj tam. No, co zrobiłeś? Są zyski, są straty. No, co zrobiłeś? Maciej przeciął jeden taki, bo to są takie druciki, one odchodzą od góry w dół. I one z zeszłego roku były zawinięte taką, w jedno, tak, ale wszystkie były w jedno. Tak, żeby się nie poplątały i na końcu zaklejone taśmą. Maciej chciał tą taśmę przeciąć, no i przeciął z drucikiem. Na szczęście tylko jeden drucik, nie ma źle. Jest też sofa przystrojona. Chciałam też zająć się tym regałem, dlatego że mam takie małe szczotkowe choineczki, całą kolekcję. Dokupiłam jeszcze w tym roku kilka w TK Maxie, ale już jestem się tak zmęczona, że mi się nie chce tego dzisiaj robić, więc zrobimy to w kolejnym vlogmasie. Pies tak pomagał. To jest najbardziej. Tak, on jest tak zmęczony. Tak zmęczony. No i mega się jaram po prostu tymi poduszkami. Wyszło super. Na początku się troszeczkę tak bałam, że ten wzór tak nie do końca. I kolory, no ale ja się nie boję łączenia żadnych kolorów, nie? Żadnych się nie boję. Dokładnie, wystarczy zobaczyć na choinkę. Dokładnie, no mega jest fajna ta choinka. Jaram się. I strażnicy na miejscu. Tak, chodź. Także idziemy. Pokażemy jeszcze w sypialni, co zrobiliśmy. Idziemy dalej. Co nam się udało zrobić. Tadam, jest choinka. I stwierdziliśmy, że ją zostawimy w samych lampkach, bo ona tak wygląda bardzo fajnie. No, nie trzeba tutaj nic więcej dodawać do niej. Więc fajnie przy tych zielonych roślinkach wygląda ta choinka z tymi lampeczkami samymi. Jeszcze bym chciała tutaj wymienić poduszki, ale też to zrobię jutro, dlatego że wydaje mi się, że nie mam tyle wkładów, ile trzeba. I najwyżej jeszcze będę musiała dokupić. I też chcę przebrać pościel, więc... No tego już nie będziemy tutaj dzisiaj robić. O, jaki zmęczony pies. O, jaki zmęczony. Już kończymy. Także na dzisiaj już koniec. Kończymy. Idziemy odpoczywać, kolacyjka. Także dobranoc, kochani. Widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Pa, pa.